Polska mówi, dziennikarz śledczy, telewizyjny, Mariusz Łapiński. Witam Ciebie, cześć. Witam. Mariusz, chciałbym z Tobą porozmawiać o tajnej kasecie. Tajnej kasecie, która przyczyniła się do naszego wejścia do NATO. No tak, jeśli się przyczyniło, to jestem szczęśliwy. To nie jest tylko moja opinia. Natomiast jest opinia ludzi, którzy no, do powiedzenia coś mają więcej niż ja, że tak powiem, i są w tym temacie bardziej biegli niż ja. No, wtedy, kiedy ona powstawała, to nawet nie przypuszczaliśmy razem z Krzysztofem Słychowiczem, że rzeczywiście ona odegra jakąś nawet istotną ponoć rolę przekonywaniu gremiów politycznych państw zachodnich, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, do opowiedzenia się za przyjęciem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rzecz wyglądała prozaicznie, może wrócę, zanim to powiem, że po przyjeździe Gromu z Haiti powstał pierwszy film dokumentalny o Gromie, realizowany przez dwóch dziennikarzy redakcji wojskowej. Tyle, że my, głównie ja, jakby byliśmy częścią tego zespołu realizującego to przedsięwzięcie na prostych zasadach. Ja jeździłem na zdjęcia i do działu wodnego i treningi w odbiciu samolotu na lotnisku, z tym handicapem, że zanim powstał ten film, myśmy mogli wykorzystać te materiały wcześniej w Teleekspresie jako pewne zmianki. Co już jakby media, mieliśmy bardzo dużo materiału, ponieważ większość tego materiału zrobiona wtedy, taka była umowa z jednostką, że pewne elementy, które nie mogły być pokazane w telewizji ze względu na pewne taktyki, których się nie ujawnia, zostawały w jednostce i były traktowane jako materiał szkoleniowy ewentualnie, do pokazania, gdzie popełniono błędy w czasie wykonywania pewnych ćwiczeń. I nie dziwnego, że z tego powodu pułkownik Peteliński poprosił mnie i Krzysztofa Słychowicza o realizację krótkiego, kilkuminutowego filmu, który by był pokazywany w Stanach Zjednoczonych, żeby nakłonić amerykańskich polityków do poparcia w kongresie, czy kongresmenów, o głosowaniu za przyjęciem Polski do NATO. Tych nie przekonano. I ten film powstał bardzo szybko, chyba jedną noc albo dwie noce. Był na tyle tajny, że o jego istnieniu wiedziało tylko kilka osób. To znaczy, oprócz Sławka Petryńskiego był Leszek Drewniak, taki asystent Sławka Petelickiego, montażysta, ja i Krzysztof Spiechowicz. I ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Polsce, tak. I jedna osoba z MSZ-u, bo napisaliśmy tekst, który przetłumaczył na angielski kolega Sławka Petelickiego z MSZ-u. Miał doskonały akcent i on też to przeczytał. A myśmy w nocy po zamknięciu redakcji, wtedy byliśmy w RTL 7, montowaliśmy to. Po czym to zostało przekopiowane na jakieś kosmiczne liczby VHS-ów i pojechały razem z Bieleckim, szefem Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych. I było przekazywane, pokazywane kongresmenom amerykańskim, którzy jeszcze się wahali i zresztą, umówmy się,
często byli to ludzie, którzy niewiele o Polsce wiedzieli, a tym bardziej o tego typu działaniach. I pomysł był od początku taki, żeby wykorzystać Grom. A czyj to był pomysł w ogóle, żeby ten film zrealizować, zrobić? No to był pomysł ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, ale taki enigmatyczny. Może byście tak zrobili, taki film, który by krótki, żeby pokazał, jak tam, jak blisko jest, jak co może Polska zaoferować na to, a natomiast pomysł, żeby opowiedzieć to jakby przez pryzmat Gromu i jego pewnych działań, to raczej bo wyszło od Sławka Petowickiego. Tylko to wiadomo, że to była jednostka, zresztą jak pojechał Grom na Haiti, my byliśmy wtedy w Teleekspresie, Teleekspres miał jako jedyne informacje, nagrywaliśmy tak zwaną wąską, czyli Petelicki dzwonił do redakcji, a myśmy przykrywali to tak zwanymi obrazkami. Myśmy jako jedyna redakcja od Sławka informacje, co nasi operatorzy robią na Haiti, jakie zadania wykonują. I wtedy dowiedzieliśmy się z ust generała nagranego przez telefon, że Grom jako pierwsza jednostka polska współpracuje w warunkach bojowych z oddziałami z 10 grupy Zielonych Beretów, czyli Special Forces. Polska nie była w NATO, więc stąd od razu, jak przegadaliśmy to z Petelickim, od razu pomysł, no, że ten Grom już praktycznie w NATO jest. To był taki life motive tego filmu, że Grom jest. My nie jesteśmy formalnie, ale on już działa w ramach operacji, w których współpracuje i to z największym komponentem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Stanami Zjednoczonymi. Pomijając jeszcze elementy szkolenia i tak dalej, ale to... I to było jasne. I stąd ten pomysł, żeby pokazać całą jakby drogę. Tytuł filmu też był znamienny, bo Poland Partner for NATO, znaczy Polska partnerem NATO. Pokazywał jakby historię od momentu powstania, czyli właśnie od operacji Most, poprzez ataki na polskie placówki dyplomatyczne, dyplomatów w Bejrucie, operacja Czempińskiego, ewakuacji oficerów DIA, CIA, DIA z Iraku i działania na Bałkanach. I tu też, co nie bardzo w pamięci utkwiło obecnie, że to przecież Grom był pierwszym, operatorzy Gromu jako pierwsi zatrzymali pierwszego zbrodniarza wojennego. Sławko Dokmanowicza. Sławko Dokmanowicza, rzeźnika z Bukowaru. I ta akcja, tak jak w tym filmie, mówi administrator Walker na Bałkanach, powiedział, że tą akcję została wykonana tak dobrze, jak tylko można było sobie to wyobrazić, o ile pamiętam, tak to brzmiało, bez oddania jednego strzału, bo należy pamiętać, że najbardziej skuteczną akcją i taką podręcznikową jest akcja, w której nie ma żadnych ofiar, ani po stronie zespołu ratowniczego, operatorów, ani po stronie zakładników, czy ujmowanego przestępcę, więc straty zarówno po stronie przeciwnika i swoje, bez strat wykonania akcji skutecznej jest tym już najwyższym poziomem.
poprzeczką, do której należy zmierzać, bo to nie na tym to polega. I ta kaseta była tajna, naprawdę tajna, bo nieoficjalna, rozprowadzana pocztą pantoflową. Pierwsza informacja o tym pojawiła się w tej książce. Komandosi Historia Operacje, Dowódcy Wyposażenia. Tak, Jarosława Rybaka. I tutaj wspomniał o tym ówczesny. Chyba już było wcześniej. Możliwe. Minister Obrony Narodowej. No, jeszcze wcześniej. Powinienem założyć. Było. Wcześniej, to może zerknę. Ale to nie tylko w tym podręczniku chyba zostało. Pan Wojciech Okoński, tak? Tak. Zbigniew Wojciech Okoński. Okoński, więc... Minister Obrony Narodowej wczesny. Były, przepraszam. Były. Tutaj można zacytować to, bo to właśnie cała kwintesencja tej kasety. Grom torował drogę Polski do NATO, kiedy Czesław Bielecki, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jechał do Kongresu USA przekonywać do rozszerzenia NATO. Ówczesny ambasador USA w Warszawie podpowiedział, żeby zabrał kasetę z filmem o operacji generała Czempińskiego w Iraku oraz akcjach Gromu, między innymi na Bałkanach. Powstała bowiem taka tajna kaseta. Czesław Bielecki pokazywał ją wybranym osobom. Robiła niesamowite wrażenie. Zdanie ministra obrony. Czy spotkaliście się z takimi nieoficjalnymi bądź oficjalnymi podziękowaniami, że i takimi słowami, że to właśnie ta kaseta się przyczyniła? Nie, nigdy. Ja pierwszy raz przeczytałem to w tego typu publikacjach. Aczkolwiek przypuszczam, że przyznanie mi odznaczenia za zasłużony dla obronności kraju mogła się z tym wiązać. Ale nie ujęto tego w jakieś formalne ramy, za co mogłem się tylko domyślać, że być może to było elementem, który zdecydował o uhonorowaniu mnie jakimś wojskowym. Czy dziś gdzieś możemy ten film zobaczyć już? No nie. Nie. Ja... Nadal jest tajna kaseta. Chyba nie, bo kaseta jest, raz była eksponowana na takiej okazjonalnej wystawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, poświęcona jednostce Grom, i była tam beta, czyli na tym, na którym była montowana, i to jest oryginalna, nie mam tej kasety, zresztą ja nigdy jej nie miałem. Bo w momencie, kiedy żeśmy to zmontowali, już przestaliśmy mieć fizyczny kontakt z kasetą. Ona została przejęta przez Sławka Petelickiego i nigdy nie wróciła do nas. No, teraz jest w muzeum. No, nie wiem, jak oni do tego doszli, ale owszem, była wizyta w redakcji RTL-7 Sławka Petelickiego i Leszka Drewniaka u szefa stacji. Ale to było dziwne, bo panowie przyjechali, wręczyli jakieś upominki, jakieś emblematy pamiątkowe, jakieś związane z jednostką, znaczki. Ale rozmawiali z naszym szefem, ale w ogóle nie podobał nic. On nie wiedział, o co chodzi. Myślał, że za całokształt, że tak powiem, materiału związany z Gromem. Ale nie wiedział, że chodziło przede wszystkim o tą kasetę, bo on o tym nie wiedział. Nasze szefostwo o tym nie wiedziało. Bardzo dziękuję za spotkanie. I przy okazji pozdrawiamy nieobecnego tutaj kolegę, który wspólnie z tobą zrealizował ten film, Krzysztofa Spiechowicza. Moim Państwa gościem był dziennikarz śledczy telewizyjny Mariusz Łapiński.